Idziemy, zapraszamy panu. Dawaj, dawaj! Jagiellonia Białystok, która nadspodziewanie dobrze rozpoczęła sezon, w ostatnim niedzielnym meczu szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmuje piłkarzy Górnika Zabrze, którzy na początku rozgrywek raczej zawodzą. Już w siódmej minucie świetna piłka od Adriana Diegesa do Jose Naranjo, mija Bielicę 1-0, ależ wymarzony początek spotkania dla Jagi. Jose Naranjo zdobywa pierwszą bramkę w Ekstraklasie. A w defensywie Górnika widać brak Jensena, sprzedanego do Aberdeen. Jaga nie zwalnia tempa. Piłka u Naranjo, ten w pole karne. Jesus Imaz wreszcie się doczekał. Pierwszy gol Hiszpana w tym sezonie, ale 70. w Ekstraklasie. Imaz podwyższył na 2-0, chwilę później doskonała okazja do tego, żeby Jaga prowadziła 3-0, ale Sebastian Musiolik po strzale Miłosza Matysika wybija piłkę z linii bramkowej. Matysik mógł podwyższyć wynik na 3-0, ale za to zawalił bramkę na 2-1, a strzelcem kontaktowego gola Sebastian Musiolik. Górnik nawiązuje walkę, ale tuż przed końcem pierwszej połowy Dominik Marczuk ucieka znów obrońcom, a konkretnie Kamilowi Lukoszkowi. I sędzia Tomasz Kwiatkowski orzeka, że Lukoszek zasłużył za ten faul na czerwoną kartkę. Górnik od 45 minuty gra w dziesiątkę, ale to nie koniec złych informacji dla Zabrzan i wspaniałych informacji dla Jagi. Fenomenalny gol Bartłomieja Wdowika z rzutu wolnego. Adrian Siemieniec zadowolony. No a Wdowik staje się specjalistą od zdobywania bramek z rzutów wolnych. To jego drugie trafienie w tym sezonie. Po przerwie Jaga wciąż ma przewagę. Dominik Marczuk korzysta z asysty Jarosława Kubickiego i 20-latek podwyższa na 4-1. Później jeszcze wprowadzony z ławki Afimiko Pululu marnuje doskonałą okazję ku temu, aby wynik był jeszcze wyższy. Ostatecznie kończy się rezultatem 4-1. Jagiellonia rozbija Górnika Zabrze. Jagiellonia Białystok zostaje liderem PKO BP Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.